Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia według Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. Służba modlitwy. Gdy Pan Jezus zawisł na krzyżu, Jego przebite ręce nie mogły już, mówiąc po ludzku, służyć chorym ludziom. Jego przebite stopy nie były już też w stanie przemierzać miast i wsi, aby głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Także i Jego uczniów, którzy wszyscy pouciekali w międzyczasie, nie mógł już więcej nauczać. Czy więc w tych strasznych godzinach nie było już dosłownie niczego, co mógłby uczynić jeszcze dla ludzi, aby być dla nich błogosławieństwem? Ależ tak, mógł jeszcze modlić się i dokładnie to czynił w tym położeniu, gdy był tam zawieszony między niebem a ziemią, stawiał się za przestępcami, jak mówi nam Izajasza, 53 rozdział, werset 12. Jakaż to ważna lekcja dla każdego z nas. Wzór do naśladowania, jakim był Pan Jezus, dodaje ponadto odwagi, aby modlić się za takimi ludźmi, w przypadku których wydaje się, mówiąc znowu po ludzku, że kiedykolwiek zostaną zbawieni. Kto z nas w tej sytuacji potrafiłby jeszcze z wiarą modlić się za tymi mordercami? Czy to nie dokładnie ta modlitwa Syna Bożego prowadziła być może obok innych zdarzeń do tego, że około 50 dni później 3000 ludzi się nawróciło w czasie jednego kazania? Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia według Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. Tak, widzimy tutaj wyraźnie służbę modlitwy. Kto modlił się za tym największym spośród grzeszników, który prześladował zgromadzenie Boże aż do krwi, wtrącał wierzących do więzienia, a uczniów dręczył, zmuszając do tego, aby bluźnili imieniu ich mistrza? Szczepan. Jak Bóg odpowiedział na tę modlitwę? Z wcześniejszego bluźniercy, prześladowcy i człowieka przemocy, o czym przecież czytamy w 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 13 werset, 1 Tymoteusza 1:13. Mnie, który przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i krzywdzicielem, ale miłosierdzia dostąpił, bom to z niewiadomości czynił, w niewierze. Uczynił sługę Ewangelii i zgromadzenia Bożego, tak jak możemy o tym przeczytać w Kolosan, 1 rozdział, 23 i 25 werset. Kolosan, 1 rozdział, 23 i 25 werset. Jeśli tylko trwacie w wierze utwierdzeni i stali i nie odpadacie od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest opowiadana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą, którego stałem się sługą według rozrządzenia Bożego danego mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże. Łaska Boża użyła tego człowieka do tego, aby zostało spisanych 14 listów Nowego Testamentu i by pracował więcej dla sprawy Pana niż inni apostołowie, i o tym przecież wyraźnie jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, werset 10. 1 Koryntian, 15 rozdział, werset 10.
Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego ku mnie nie była daremną, lecz bardziej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Czy może ty z powodu choroby albo innych okoliczności nie możesz już wykonywać posług, którymi właściwie chętnie byłbyś zajęty? A może Bóg wziął cię tak trochę na bok właśnie po to, abyś więcej czasu spędził teraz na modlitwie i mógł bardziej poświęcić się służbie wstawiania się za innymi? Nie przestawaj modlić się za ludźmi w twym otoczeniu, u których niemal nic nie wskazuje na to, by jeszcze się nawrócili. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I jak mówi Ewangelia według Marka, 10 rozdział, 27 werset.